Cześć. Dzisiaj mam ciekawy temat, myślę. Wielu z Was naprawia swoje urządzenia we własnym zakresie. Czasami chcecie, powiedzmy, zaoszczędzić i naprawić urządzenie taniej, stosując na przykład tanie zamienniki oryginalnych ekranów. No i dzisiaj mamy tutaj ekrany, które najczęściej są stosowane. Oryginalny, refurbowany, czyli wymieniana szybka po zbiciu ekranu. Demontaż, oryginalny, zdemontowany ekran, w którym nic nie było robione, i zamienniki Hex, prawdopodobnie Soft OLED, GX, prawdopodobnie Hard OLED i LCD. Wszystkie dzięki uprzejmości firmy Kate Media zostały do nas dostarczone i sobie sprawdzimy parę rzeczy. Przede wszystkim sprawdzimy, jaki obraz daje taki ekran oraz czy zamiennik ekranu nie powoduje jakichś negatywnych rzeczy z telefonem. Dlaczego negatywnych rzeczy? Ponieważ na przykład ekrany potrafią pobierać zawyżony prąd, którego pobierać nie powinny, co może skutkować krótszą pracą na baterii. Sprawdzimy mniej więcej, jak one są skonstruowane, czy obraz i podświetlenie jest dobrej jakości, czy dotyk powoduje jakieś kłopoty. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy. Zaczniemy po prostu od ekranu oryginalnego, określonego mianem demontaż. Demo to właśnie chodzi, że ekran został zdemontowany z urządzenia, które z jakichś powodów zostało rozebrane na części. Tak? iPhone rozbiera się też na części i sprzedaje się poszczególne elementy. Tak wygląda ekran. Trochę ma jakiś tam, powiedzmy, odbarwień czy coś, może był czyszczony. Został fragment podklejki. Ja ją sobie usunę przy elementach, ekranach pochodzących z demontażu. Ślady podklejki, uszczelki są właśnie bardzo częste. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Najpierw podłączymy ekran. Nie będę montował elementów od Face ID w tej chwili. Pierwszy test zrobimy na zasilaczu. Zobaczymy, jaki będzie pobór prądu. Zasilacz jest podłączony, włączam prąd. Nic dziwnego póki co się nie dzieje. Rozkręcę sobie trochę ograniczenie prądowe, bo pobór tego może być ciut większy. I co, uruchamiamy. Pobór prądu jest startowy całkiem ok. Urządzenie się uruchamia. W tej chwili nie będziemy testowali jakości tego obrazu ani innych parametrów. Tu będzie tylko weryfikacja pobieranego prądu. Oczywiście będzie komunikat, że ekran jest nieoryginalny, bo jest od innego urządzenia. Jeżeli byście chcieli zobaczyć kąty, to zobaczymy sobie. Jest naklejona folia. Tym razem nie będę jej jeszcze ściągał. Pełna jasność. Chwila testu, żeby zobaczyć, do jakiego prądu urządzenie się, powiedzmy, uśpi. Momentami są to pojedyncze miliampery. Plus, minus 5, 6, 7 miliamper. Jak go jeszcze poruszam, no pracuje warstwa dotykowa, pracuje żyroskop, więc ten telefon się nigdy nie uśpi do zupełnego końca. Jeszcze jeden test z Widzicie, kąty świecenia są duże, a kolorystyka ekranu wcale się nie zmienia. Sprzęt się uśpił, wyłączył, zerowy pobór prądu praktycznie ma miejsce. Teraz weźmiemy sobie pod lupę ekran opisany jako refabrykowany. RFP, Refurb. I ten ekran faktycznie był refabrykowany, wygląda
gorzej wygląda. Widać, że te elementy tutaj były rozklejane. Ramka była wymieniana, brakuje elementów pozycjonujących kamerę. Wszędzie IPA, no jest trochę taki, powiedzmy, wymęczony. Była wymieniona szyba. Jakby warstwa dotyku czasami też jest zmieniana. Tutaj kontroler jest oryginalny, więc teoretycznie dotyk jest też oryginalny. Najważniejsza cecha to oryginalny OLED, który powinien gwarantować bardzo dobre kolory. Samo załączamy prąd. Prąd startowy taki sam jak na oryginale. I patrzymy, jak to będzie wyglądało. Dotyk działa. Kąty też bardzo dobre. Obraz się nie zmienia. Kolorystyka obrazu też się nie zmienia. Wszystko się wydaje bardzo, bardzo podobne. Kolejny test, czyli sobie to wyłączymy i zobaczymy, do jakiego prądu spadnie. Może jeszcze zanim wyłączymy, to wygasimy i zobaczymy, do jakiego prądu się uśpi. Chwilę to trwa. Jak widzimy, to samo. Pojedyncze miliampery w granicach 5-8 miliamper jest najniższy pobór prądu. Tapnięcie jest ok. Wyłączył się pojedynczy miliamper, nawet mniej. Jest ok. Przypominam, to był ekran refabrykowany po wymianie szyby. Zamiennik Pro, tak zwany HEX, w sensie AMOLED, HEX, prawdopodobnie Soft OLED, ale trudno mi jednoznacznie to określić, z zamiennikami mam mało do czynienia. Tak czy siak ekran udaje trochę refabrykowany ekran, brakuje elementów od pozycjonowania kamery, elementów Face ID, wykonanie. No takie, powiedzmy, krzywo umiejscowiona taśma kontrolera dotyku, krzywo umiejscowiona taśma OLED, więc to tak wszystko wygląda trochę kanciato. Nalutowany kontroler, gdzie widać jego pinę. Drugi kontroler trochę lepiej, jest ładniej, powiedzmy, zalany. Podłączymy i zobaczymy, jak to wygląda. Już pierwszy ząg, nie mogę podłączyć taśmy. Tak jakby coś tutaj nie pasowało. Dużej siły trzeba użyć, żeby wpiąć taśmę ekranu, tam gdzie są sygnały odpowiedzialne za obraz. Pobór prądu w normie. Pobór prądu zawyżony. Nie wiem, czy widzieliście. Patrzcie, jak duszę przycisk power, jaki prąd się pojawia. 100 mA. Powinien się w okolicy 80 mA. pojawić pobór prądu, więc ekran pobiera więcej prądu niż powinien. Uruchamia się. Ja już pewne rzeczy widzę, jeżeli chodzi o jakość wyświetlanego obrazu. Widzicie? Fioletowo się robi. Ogólnie w takim bezpośrednim spojrzeniu ten ekran nie jest zły. Dopiero pod kątem się pojawiają dziwne takie przebarwienia. Ogólnie mam wrażenie, że dominuje kolor fioletowy. Dotyk kanciato reaguje. Oczywiście chciałem kliknąć i nie mogłem za bardzo. Mam wrażenie, że dotyk jest przestawiony trochę. W poprzednich dwóch ekranach coś takiego nie miało miejsca.
No jak widzicie, urządzenie nie schodzi poniżej 25 mA, 24, 25 mA, więc ten prąd jest zawyżony mniej więcej jakieś 20, 18, coś w przedziale 18 do 20 mA. Więcej prądu konsumuje taki ekran, co powoduje, że praca na baterii będzie krótsza. No to jeszcze go wyłączymy. Jeszcze jeden test, czy reaguje na tapnięcie, kiedy urządzenie się uśpi. Reaguje na tapnięcie, więc o tyle dobrze. Dotyk faktycznie zbiera gorzej. Już w kilku takich odczuciach, to są subiektywne oczywiście moje odczucia, ale żeby wyłączyć to już miałem jakiś tam kłopot. Czyli to był ekran opisany jako zamiennik. 11 Pro AMOLED Hex. Tak ten ekran jest nazwany. Teraz 11 Pro w wersji GX. Te ekrany są dość popularne. Wykonany na pierwsze oko jest trochę ładniej. Chociaż kontroler też jest krzywo przyklejony taśmie, jak zawsze. To są takie, widzicie, z przypadku pozawijane, nie wiadomo co. Brakuje też elementów pozycjonujących Face ID i przednią kamerę. No nic, podłączamy te skręcone tasiemki z GX-em. Za tyle ciekawa historia, że to są najczęściej podrabiane zamienniki ekranów, jakie istnieją. Taśma wskoczyła całkiem ok. Więc co? Uruchamiamy, włączamy prąd. O, to jest ciekawe. Prąd nie spada. 6 mili, 7 mili poboru prądu stałego. Nic nie robię. Jeszcze raz to wyłączę. Włączę. Mamy stały pobór prądu. I zawyżony jeszcze bardziej. Już wam pokazuję jeszcze raz. Patrzcie teraz, co się stanie. Spada do 7 mili. Duszę przycisk włącznika. I mamy 124 mA prądu. Poboru prądu. Więc jest grubo. Jest uruchomione. Dotyk też tak trochę kanciato działa, ale powiedzmy coś tam łapie. A jak barwy? Podobnie wpada to w fioletowy odcień. Kolory muszę powiedzieć, że trochę lepsze, mniej fioletowego. Takie mam subiektywne wrażenie, że kolorki są całkiem fajne w tym GX-ie, jak na zamiennik. Natomiast zawyżony pobór prądu może być dużym problemem. A zobaczymy, co się stanie, jak urządzenie się uśpi. No ok, 30 mili, czyli plus minus 20 kilka miliamper więcej, jeszcze więcej niż Hex. Reaguje na tapnięcie, reaguje na tapnięcie, wybudził się poprawnie. Wyłączymy ten sprzęt i zobaczymy, jaki ten prąd będzie. Czy spadnie do zera, czy też się zatrzyma na 7 mA poboru prądu. Jest trochę lepiej przy wyłączeniu, ale ten prąd nie spada do zera. Skacze między 2 a 3 mili, czyli z tym ekranem, jakbyście zostawili telefon, powiedzmy, w szufladzie wyłączony, bateria wydrenuje się na maksa, i będzie problem. Takie urządzenie może nie chcieć się tak łatwo ładować. Trzeba na to zwracać uwagę przy zamienniku, używając telefon z zamiennikiem, czy ten telefon właśnie nie wpadnie w taki, powiedzmy, stan głębokiego rozładowania baterii, bowiem kontroler na płycie głównej może nie chcieć ładować takiego ogniwa, a BMS może odciąć prąd. I lipa. Będzie trzeba rozbierać urządzenie i ładować je, powiedzmy, na zewnątrz, żeby je obudzić. Czyli dodatkowy problem, dodatkowe koszty. Jeszcze raz wam go pokażę. GX. Podobno te ekrany bywają podrabiane. Ja nie potrafię powiedzieć, czy to jest zamiennik, czy nie. Już wam to pokazuję. Może wy macie więcej do czynienia.
z takimi ekranami. Ja staram się ogólnie zamienników nie stosować, tylko w wyjątkowej sytuacji, uprzedzając klienta o potencjalnie różnych możliwych problemach. Tutaj mamy zawyżony prąd i to dość znacznie. GX odhaczony. Ostatni z ekranów, które mam, to jest ekran opisany jako Incel. Źle mi się kojarzy Incel. Pozdrowy kop. Jak wygląda taki ekran? Podobnie trochę jak Hex. Chociaż chyba ten ma najlepiej wypozycjonowane taśmy, ale to może być subiektywne wrażenie. Brak właśnie jest tak samo elementów pozycjonujących ramkę. No nic, podłączymy do prądu. Na razie w sumie do ekranu, w sensie ekran podłączymy do płyty głównej, za chwilę podłączymy prąd na tą płytę. Taśma sygnałowa do obrazu dziwnie wchodzi, nie tak ładnie. Ok, włączamy prąd. I co się dzieje? Jest ok pod tym kątem, prąd spada do praktycznie zerowej wartości. Uruchamiamy, też duży pobór prądu. Jeszcze raz. Uruchamiamy od 50 do 140 mili, czyli wychodzi na to, że wszystkie zamienniki pobierają trochę więcej prądu. Jeżeli chodzi o świecenie, jasno świeci. Może tu tego do końca nie widać, ale jeżeli chodzi o te zamienniki, to chyba jabłko tutaj najjaśniej świeci. Kolory na pierwszy rzut oka najgorsze. To już jest takie, nie wiem czy to widać na... Po prostu kolory są wyprane jednym słowem. Ale przynajmniej nie wpada zbytnio w fioletowy odcień. Natomiast mam wrażenie, że przejścia tonalne są kiepskie, tak jakby tu brakowało kolorów. Jakby paleta kolorów była obcięta. To może być takie subiektywne wrażenie, ale takie mam właśnie wrażenie, jakby paleta barw była obcięta. Barwy są takie zimne, bym powiedział. Na samym obrazie widać ziarno. Czternaście mili, 15 mili, czyli tak nieźle. Plus minus 10 mili ponad normatywnego poboru prądu. Reaguje na tapnięcia. Dotyk reaguje tak sobie. Kąty widzenia jako takie. Jedyny minus, czyli dwa minusy, to przede wszystkim paleta barw. Nie mówię tutaj nic na razie o mechanice ekranu, to jest sprawa wtórna w tej chwili, ale przede wszystkim ten ekran, zawyżony pobór prądu, wyprane kolory, jakby okrojona paleta barw. Po tym można poznać niskiej klasy zamiennik. Wyłączamy i sprawdzamy, jaki będzie pobór prądu po wyłączeniu. Jest ok, wyłączył się do zera. W takim krótkim podsumowaniu zamienników, najgorzej pod względem poboru prądu wypada GX. To będzie najgorzej funkcjonowało. Najlepiej wypada Incel. Incel wypada najlepiej. Co oni tutaj piszą na tym ekranie? No, dużo jakichś rzeczy, które nie mają odniesienia do niczego tak naprawdę. Ale pod względem poboru prądu, czyli pod względem bezproblemowego użytkowania, jeżeli chodzi o zmiany
poboru prądu, pracy na baterii i tak dalej, Incel plasuje się najlepiej. Najgorzej się plasuje GX. Taki, powiedzmy, akceptowalny jest Hex. Chyba pod każdym względem, tylko dotyk trochę kiepsko zbiera. Refabrykowany i demontaż idą łeb w łeb. Z tym, że jest jeszcze jeden problem w przypadku jedenastki. A tym kłopotem jest kontroler na taśmie dotyku. Tutaj są zapisane informacje o ekranie i po przełożeniu takiego ekranu, demontaż czy refabrykowany, który jest ekranem tak naprawdę oryginalnym, będzie informacja, że ekran jest nieoryginalny. Jedyne rozwiązanie na tą chwilę to jest przełożyć kontroler dotyku. Przy refabrykowanym ekranie ten kontroler jest nalutowany, trzeba go usunąć, co powoduje duży problem, bo można uszkodzić ekran. Przy ekranie demo, który jest najdroższą z tych opcji, jest tak samo, co powoduje, że dochodzi dodatkowo duży koszt, powiedzmy, przywrócenia pełnej sprawności, bo taki ekran można uszkodzić. Kupujemy ekran mniej więcej za 1000 zł i można go jeszcze uszkodzić przy procesie przywracania jakby pełnej funkcjonalności takiemu urządzeniu. To jest koszt dodatkowy oryginalnych ekranów. Przy zamiennikach można to olać, bo i tak przełożenie kontrolera nic nie daje. Jest jeszcze jedna grupa ekranów, które mają refabrykowany dotyk bez kontrolera. Wtedy łatwiej jest nalutować zdemontowany z uszkodzonego ekranu kontroler.